gdzieś niedaleko stąd. Miejsce, gdzie rozkwita każdy kwiat, mały tajemniczy raj, czekający na odkrycie świat. I pszczółka Maja jest tu, by przynosić uśmiech nam dzień po dniu. Tak pszczółka Maja jest tu, tak frunie przez wiatr, że dotyka aż chmur. Ach, pszczółka Maja jest tu i przyjaciół wokół ma chyba stu. Tak pszczółka Maja jest tu i opowie bajkę jak z pięknego snu. Nieznajomy. Wspaniale się dziś bawiłem, Maju. Ja też, Guciu. Słodkich snów. Dobranoc, pchły na noc. Rosły przepyszne grzyby. Ktoś je zjadł. Kto to mógł zrobić? Jakiś głodomór. Patrzcie, tu jest śluz. Pewnie Szymek go zostawił. W całej okolicy jest pełno. O nie, to nie ja. Że coś kleistego sunęło po ziemi. Cokolwiek zostawiło ten ślad, było bardzo duże. A czy bardzo duże znaczy bardzo straszne? To by oznaczało, że to mógł być potwór. Przecież potwory nie istnieją, Bodziu. Tak? A jeśli pojawi się tu śluzowiec spoza łąki, który pożera wszystko na swojej drodze? Nie będę słuchała tych głupstw. Dowiedzmy się, co tu naprawdę zaszło. No jasne, nie czekajcie na mnie. Dogonię was. To nie mógł być potwór, bo potwory nie istnieją, prawda, Maju? Oczywiście, ale jeśli jakiś nieznajomy odwiedził naszą łąkę, chcę go poznać. Zabawne, ślad się tu urywa. Rozdzielmy się i przeszukajmy całą okolicę. Rozumiem. Ten, kto zostawił ślad, po prostu zniknął. Może straciliśmy trop, bo on umie latać. Latać? Tak, tak. Może ten stwór ma wielkie skrzydła. Mów dalej, żołnierzu. Wielkie skrzydła, ogromne oczy i długie, ostre pazury. Nie takie. Dłuższe, żeby mógł powalać i rozszarpywać grzyby. I robaczki. Don!
Zbiórka na Ostowej Grani. Moi żołnierze będą was ochraniać. Chodź z nami, Guciu. Robi się późno. Nie możesz sam lecieć do Ula. Nie chce mi się wierzyć, że taki stwór istnieje, Bodziu. Ale wiem, kogo zapytać. Maju, nie ryzykuj. Wracaj. Juhu! Podaj to! Podaj! No szybciej, szybciej! No dawaj, dawaj! A tak zagęszczać ruchy! Raz, raz, raz! Baczniej, baczniej! Czy Ostopulta naprawdę jest niezbędna, Bodziu? Pamiętaj, ten stwór ma wielkie skrzydła i długie pazury! Spróbujemy jeszcze raz, tylko nie zwalniajcie Ostopulty! Dziękuję wam za tak miłe przyjęcie. Och, Maju, nareszcie! Powiedziałam Filipowi, co się stało. Nigdy nie słyszałem o takim stworze. Pozwoliliście, żeby zawładnął wami strach. Naprawdę nic wam nie grozi. A skoro tak, uciekam na wieczorny koncert. Hop, hop, hop. Sami widzicie, że nie ma się czego bać. Filipie! 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 Filip zniknął! To znaczy, że Bodzio jednak miał rację? Stwór istnieje? Oczywiście, że tak. Możesz wierzyć ekspertowi. Do ślu stwora! Nieznajomy tu był. Powinniśmy wrócić na Ostową Grań i zostać tam do rana. Po ciemku i tak nic nie wskuramy. Nie mogę czekać. Chcę wiedzieć, co się stało z Filipem. Maju, lepiej stąd chodźmy. Filip gdzieś tam jest. Ten ślad nas do niego zaprowadzi. Maju, poczekaj! Mrowy wielkie są z natury trochę nieśmiałe. Zdenerwowane wydzielają mnóstwo śluzu. Pozwólcie, że wam przedstawię Ślinka. Cześć, Ślinku! Cieszę się, że cię poznałam. Ślinku, możesz już się pokazać. Ulala. Witam. A gdzie ten stwór, który cię porwał? Nikt mnie nie porwał, Guciu. Przestraszyliście się? Chciałem tylko przekonać Ślinka, żeby wyszedł z ukrycia. Ale on się boi was tak, jak wy jego. Widzicie? Przybyłem tu, by skosztować grzybów. Przyznaję, że są magnifik. Nigdy jeszcze nie widzieliśmy pomrowa. Skąd pochodzisz? Mieszkam po drugiej stronie lasu. O, to daleko. Skoro już tu jesteś, poznaj moich przyjaciół. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie chciałbym ich przestraszyć. Nie martw się. Jak cię poznają, zrozumieją, że nie ma się czego bać. Chodź.
Zbiórka, żołnierze! Raz, raz! Najpierw Filip, a teraz Maja i dzielny Gucio zniknęli. Na pewno ten stwór ich porwał. Stwór! Musimy się bronić! Wszystko będzie dobrze! Filip, ja z nimi pogadamy! Poczekaj tu na nas z Guciem! Rzecz jasna, musimy się bronić! Nie ulękniemy się stwora! Zwyciężymy! Oddział! Ratujmy żołnierza Bodzia! To śluzowy stwór! Nie! Pomocy! Hej, witajcie! Nasz nowy przyjaciel Ślinek właśnie uratował Bodzia! Ulala! Ślinek przybył, żeby skosztować grzybów z naszej łąki! Więc nigdy nie było stwora z wielkimi skrzydłami i długimi pazurami? Chyba, że to był nietoperzo-wężo-skorpion! Dobrze, przyznaję. Może i nie było żadnego potwora, ale nadal jestem ekspertem od stworów, tak? Niestety nie, Bodziu. Niniejszym mianuję cię super ekspertem od sprzątania. Trzeba doprowadzić ostową grań do porządku. Miałeś niezłego stracha, prawda? Wcale nie. Ja tylko... Śluz stwora! Nie mój. Dzięki, że na mnie poczekaliście. Coś mnie ominęło? Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.